Witam drogich moich uczestników. Jestem na fabule, bo nie mogę się w ogóle dostać do online, kurwa, i chuj im w dupę i tak dalej, więc co mi pozostaje? Nie mogę wejść. Gdzie ty dalej idziesz? Nie mogę wejść do online, by sprzedawać pojazdy. Więc trudno się mówi i dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, z innej beczki, a mianowicie czy jest jakaś różnica w prowadzeniu. Jebany alarm. Chwila. No i wracając do rzeczy. W prowadzeniu pojazdu i zarówno z trybu GTA 5 i z trybu czasu rzeczywistego, czyli z reala. Więc mówiąc do rzeczy, prowadzenie pojazdu w grze nie odzwierciedla realizmu. I za chwileczkę się o tym przekonacie. Nawet kurwa w lusterku nie ma realizmu. No właśnie. Więc zaczynamy. Miałem małe problemy z kamerą, ale już jest dobrze. Mogę ruszać. Jak widzicie, nie możecie robić tego co ja, bo kurwa nie można się zatrzymywać na środku drogi i odpierdalać maniany typu tak jak ja, kurwa, ustawiać kamery, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale ja po prostu lubię niebezpieczeństwo. Muszę pasy poluźnić, puściłem właśnie kamerę. O, już lepiej. Kurwa, tak patrząc, to ta strefa wojskowa jest bardzo duża. I wchodzimy w zakręt. Więc tak jak mówiłem, jazda realna nie ma porównania do GTA 5. I właśnie to wam udowadniam, jeżdżąc samochodem po jakichś kurwa wygnajewach, a dokładnie po poligonie jeżdżę. O, biegnie, nie chciał skoczyć. To jest droga poligonowa. I po prostu stwierdziłem, że sobie będę dzisiaj jeździć samochodem, bo muszę się odrelaksować, kurwa, od wiecznego, kurwa, glitchowania i te inne bzdury i udowodnić, że niestety jazda samochodem osobowym jest bardziej, kurwa, niebezpieczniejsza niż, kurwa, w GTA 5, kurwa, bo tam to jedziesz, możesz zabić, kurwa, rozjebać się i żyjesz. Tu niestety, jak coś przykurwisz, to już nie masz raczej żadnych szans na przeżycie. No, może czasami tam kiedyś, żeby ci się udało, ale nieważne. Pozdrawiam splon Piotra, kurwa, mojego ziomala, który uczęszcza teraz pewnie w budzie. 100% szacunku dla moich widzów. O, sobie zakręt. No i właśnie wyjeżdżam z poligonu, kurwa, na jakąś zadupie. No bo tu chodzi, że ta droga to jest, prowadzi przez poligon. A my tam dalej nie jedziemy, my zawracamy. Znaczy ja zawracam, bo to ja prowadzę pojazd.
Dobra, z tyłu, z przodu nikogo nie ma, włączamy sobie migacz i skręcamy. Spojrzenie w lewo, w prawo, stekol włączony, hamper. Trochę gazu. I jedziemy sobie spokojnie 60 na godzinę. Nie mam zamiaru speedować, bo kurwa to są niestety zakręty. Jest droga śnieżna i nie mam zamiaru wypierdolić się w jakieś gówniane drzewo. Bo mnie kurwa bardzo zarzucić mogło, kurwa. I mam to w dupie, dlatego jadę sobie powoli. W końcu mogę, bo mam samochód i mogę sobie robić różne rzeczy. Jak puszczać muzę, jestem sam dla siebie. Ale to prawda, przejeżdżam przez poligon. To jest droga wojskowa. Ona była zamknięta dla cywilów takich jak ja, ale ją ostatnio otwarli i ja sobie tą właśnie drogą teraz uczęszczam. Dobra, koniec z tymi muzycznymi debilizmami. Jak będą kolejne glitche, to też je pokażę. I co do tych glitchy, muszę dodać jedną rzecz. Jak ja pokażę glitch, przykładowo, na YouTubie, i ktoś też pokaże tego samego glitcha, ale go zmodyfikuje, to już nie jest mój glitch i nie pisze mu tej złodzieju. Zajebałeś mi glitcha! Więc jeżeli ktoś pokazuje glitcha i ja go też delikatnie zmodyfikuję, ulepszając go, więc to już w tym momencie nie jest tej osoby, kurwa, glitch, więc kurwa, bujaj się, kurwa, ty, kurwa, cwelu, który, kurwa, nie rozpoznajesz fikcji od rzeczywistości, kurwa. Ty z kolejowej 6 pedale. Naprawdę. Kupię ci centralnie na gwiazdkę karton. Bo ja wiem, że mieszkasz kurwa w ściekach i tak dalej, ci na nic nie stać. Splan Piotr kupi ci kurwa ten, jak to się mówi, piankę kurwa. Ale nie do golenia. Bąbelkową, żebyś mógł się przykryć, łachudro. Tak. No i chuj ci w dupę. I pochwal się własnej dupie, nawet nie masz swojego kurwa kanału, nic kurwa. A czeszczysz te zęby, jakbyś miał kurwa gówno w tym ryju. Ty pokurczu kretynizmu. Nie wymówię twojej ksywy, frajerze. I na pewno nie chodzi mi o youtubera kurwa, nieważne jakiego, tylko o ciebie, frajerze. Tamten youtuber, nie, który tego tamtego nie mieszka na kolejowej 6. Nieprawdaż, frajerze? No, a wracając do czasów rzeczywistych, jakby to powiedzieć, jazda samochodem różni się od jazdy w GTA 5. Jest straszna różnica. I to bardzo straszna różnica. Aż kurwa ze wrażenia puszczę kierownicę, wyciągnę sobie fajurę. Dobra, na zakręcie takich rzeczy nie będziemy robić, bo jak pojedzie jakaś ciot buch, kurde, ciot frajer. Ja zresztą kogo. Przez ten poligon praktycznie nic nie jeździ, tą drogę poligonową. Ej, spierdalaj na swój pas, ty cioto! Widzicie tych kurwa przychlastów? Jedzie kurwa prosto praktycznie na ciebie, kurwa. Ja wiem, że mamulka im kurwa w życiu nie pomagała i dlatego są takimi ciotami kurwa. I wyjeżdżałem perfidnie na ciebie. A ja po prostu sobie dzisiaj jeżdżę samochodem. Bo mi się kurwa nudzi, w ten sposób się
relaksuję i sobie pojadę 40 na godzinę, bo mam wyjebane na to. Lubię spędzać czas z widzami. Pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam Kondzia. Spląd Piotra. Jeden. Zajebiście, kurwa, koledzy. I pozdrawiam wszystkich, kurwa, którzy mnie oglądają. Nawet tych frajerów, którzy mi dają łapkę w dół. Bez też pozdrawiam. Obyście wpierdolili się w jakieś, kurwa, szambę. Pederasi. Na horyzoncie kolejny samochód. Ale tutaj muszę uważać, bo za chwilę tutaj będę miał dziury, więc muszę uważać. Albo tam dalej. No i to jest prawidłowy, kurwa, kierowca. Tylko nie wiem, dlaczego się zatrzymałeś. Nie licz na to, że ja się też zatrzymam. Uwaga, ciężarówka wojskowa. Kazik wie, że ja wiem. A z tyłu pewno wojaków. Szkoda, że tego nie widzieliście. Dlatego też na takich drogach nie można speedować. W każdej chwili cię zarzuci i wypierdolisz w jakieś drzewo, kurwa. Ja nie jestem, kurwa, wrog, kurwa, tylko człowiek, który chce jeszcze wrócić i sobie pograć, kurwa. Jak widać, to są same zakręty. Trochę drogi prostej. Szkoda, że zablokowali tego, kurwa, glitcha w tym, kurwa, w tej siedzibie, ale ja płakać po tym nie będę, kurwa. W garażu mam 8 baniek. Tylko niestety trzeba teraz to spieniężyć, czyli sprzedać. No, jeszcze długa droga przede mną. Ale cóż, poradzę. Lubię sobie jeździć samochodem. Lubię odwiedzać moich ziomali, których jeszcze nie odwiedziłem, ale wkrótce ich odwiedzę. Bo takie życie, kurwa, jest nudne za tą konsolą. Więc mam wyjebane. Więc nawet jeżeli dacie lajki w dół do tego filmiku, to mam na to wyjebane. I what's up? A może what's up? Czy jakoś tak było to, kurwa? Nie pamiętam zbytnio, nie żartuję, pamiętam. I dwójeczka i bardzo było. O, luku! Jebane dziury. Ja sobie pojadę tutaj. Okej. Za chwilę będzie trochę więcej tych dziur, więc muszę troszeczkę zwolnić. Właśnie tak. Bo nie wiem, kto taką, kurwa, rozjebaną drogę tutaj zostawił, kurwa, nie wiem. Ktoś komornikowi nie dał w łapę i zamknął tą drogę, czy co, kurwa. Że dziura na dziurze. Uwaga, pagoregi. Paląc ćmika i prowadząc jedną ręką, trochę dziwnie się jeździ. Więc tak, pójdziemy sobie tu tędy. Tak, to skręcimy, okej. Jeszcze jedna taka rozjebana dziura z tyłu, nic nie jedzie.
śmiga się pozbędę, bo teraz będzie najgorzej. O, ja pierdolę. No i ci, co zdadzą prawo jazdy, też będą mogli sobie tak pojeździć jak ja po dziurach. No. Może by sobie trochę dodać gazu. Kurwa, znowu. Ja pierdolę, mogliby zrobić tą jebaną drogę. Szkoda mi samochodu na tą gówną. W każdym bądź razie niedługo pewno znowu będą glitche, znowu youtuberzy będą pokazywać pewno już powstały glitche na kopiowanie pojazdów, więc ci, co niestety się spóźnili na kopiowanie jakichkolwiek pojazdów na dzień dzisiejszy, mają niestety chwilowo pecha, ale niedługo znowu będą glitche i też je będę pokazywać, bo kurwa, tak jak powiedziałem, wystarczy zmienić jedną rzecz w tym glitchu i to już nie jest jego glitch. Otóż to. Więc moi drodzy widzowie, pozdrawiam was za to, że jesteście wytrwale ze mną aż do końca. Tylko nie wiem, dlaczego nigdy nie mogę się z wami spotkać. Wszystkich kurwa przyjmuję jak leci, znajomych za znajomymi, kurwa, ale tak naprawdę nie mam okazji z wami pograć, kurwa. Albo was nie ma, a ja jestem 24 na nowe. 7 dni w tygodniu. Oczywiście nie przy konsolecie, ale ogólnie. Lubię też grać w nocy, bo to jest zajebisty, kurwa, klimat. Kiedy masz ciszę i spokój, nikt ci dupy nie zawraca. Piękna rzeczywistość. Zbliżam się do kolejnej dziury. Dosyć zwolnimy. A ten samochód nie zdąży dojechać. I powiem tylko tyle, moi drodzy widzowie, że niedługo, jak wam inaczej, jak spodoba wam się taki filmik, jak teraz nakręcam, to zrobię ich trochę więcej. I dodam tylko tyle, że to by było na tyle już praktycznie z mojej strony. Będę się z wami żegnał. Filmik i tak się ten ukaże na YouTubie, więc pozdrawiam wszystkich.